Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest 6 lipca, poniedziałek 2020, godzina 11 przed południem. Wróciłem właśnie z urlopowej wycieczki rowerowej. Cały tydzień na rowerze poza domem. Ogólnie było bardzo super. Chyba mój najlepszy urlop jak do tej pory w historii. I życzę wszystkim równie udanego urlopu i równie udanych wakacji. I dojechałem sobie teraz właśnie do Sanoka. Trasa przez Pilzno, Jasło, Krosno. No i od razu jest ścieżka rowerowa. Spróbuję dojechać jeszcze do Uszczyków Dolnych. Może jeszcze zdążę przed wieczorem. Bieszczady. Może się uda dzisiaj, jak nie, to trzeba będzie szukać jakiegoś noclegu po drodze. Jestem aktualnie w gminie Lutowiska, najbardziej wysuniętej gminie w Bieszczadach, w polskich Bieszczadach na południe. Jadę sobie teraz w kierunku Uszczyków Górnych. Piękne polskie Bieszczady. Pogoda póki co w miarę dopisuje. Aktualnie jest wtorek 30 czerwca 2020. Wczoraj przejechałem 200 km. Jechałem z Dęblina poprzez Tarnów, Pilzno, Jasło, Krosno, Sanok do Uszczyków Dolnych. Zatrzymałem się w Uszczykach Dolnych na nocleg. No i dzisiaj jeżdżę sobie dalej po Bieszczadach. Próbuję dojechać do granicy z Ukrainą i Słowacją. Zobaczymy, czy jakieś przejścia graniczne tutaj gdzieś są. No, ja tutaj jeszcze nigdy nie byłem. Thank you.
No gdzie? Chodź teraz, chodź. Gdzie? Dunaj! Dunaj! Dino! Dino! Jak się jeździ? Super. Pogoda fajna, nie? No, wczoraj mi trochę dolało, ale dzisiaj okej. Chodź teraz, chodź, chodź. Chodź teraz, chodź. Aktualnie jestem przy granicy polsko-ukraińskiej w Krościenku. Granica z Ukrainą jest aktualnie zamknięta. Mogę jedynie podjechać pod granicę i trzeba zawracać. W miejscowości Medyka, w okolicach Przemyśla. W miejscowości tej znajduje się przejście graniczne z Ukrainą. No ale oczywiście na Ukrainę jeszcze nie można wjechać. Tutaj widać samochody ciężarowe, jak stoją w kolejce. Dziś jest 1 lipca 2020. Mój trzeci dzień urlopu. No i jestem dalej w trasie rowerowej. Dzisiaj z Uszczek Dolnych, czyli siedziby powiatu bieszczadzkiego, dojechałem sobie do Przemyśla. No i później sobie pojechałem właśnie do Medyki.
pod granicę polsko-ukraińską. Pogoda na razie dopisuje. Wczoraj sobie pojeździłem po Bieszczadach cały dzień praktycznie. A dzisiaj już chyba zostanę w Przemyślu. A później zobaczymy. No właśnie widać, ile samochodów czeka w kolejce do przejścia. Witam ponownie. Dziś jest piątek, 3 lipca 2020. Wjeżdżam teraz właśnie na Słowację. Wczoraj w czwartek przyjechałem z Przemyśla do Krynicy Zdroju. Przenocowałem, no i dzisiaj wybieram się na Słowację. Jadę w kierunku miasta Bardejów. No i tutaj już mamy Słowację. Wczoraj przejechałem 200 kilka kilometrów. Droga krajowa 28. Trasa Przemyśl, Krynica, Zdrój. No i tutaj już jest Słowacja. Wjeżdża z tej strony na Słowację, bo tutaj jest bez przerwy w dół, a później trzeba pod górę będzie wracać.
pogoda na razie dopisuje. Aczkolwiek wczoraj w ostatniej chwili uciekłem przed burzą, ale już rano się wypogodziło i póki co jest ok. Pierwszego dnia urlopu w poniedziałek przejechałem 200 km, trasa Dęblin, Tarnów, Pilzno, Jasło, Krosno, Sanok i Uszczyki Dolne. W Uszczykach Dolnych zatrzymałem się na nocleg, no i we wtorek sobie pojeździłem po Bieszczadach, później w środę pojechałem do Przemyśla, no i w czwartek, czyli wczoraj, wróciłem z Przemyśla. Do Krynicy Zdrój przyjechałem, nie że wróciłem do domu, tylko po prostu przyjechałem do następnego miasta, punktu na trasie, do Krynicy Zdroju właśnie. No i teraz wypad na Słowację. Jestem już w słowackim Bardejowie. Jest tutaj droga tylko dla rowerów. Elegancka nawierzchnia, jak u nas w Polsce droga krajowa. Wyznaczone, namalowane pasy ruchu. O! Elegancko. Prawdziwa rowerowa autostrada. A nawet ograniczenia prędkości do 10 km na godzinę przed zakrętem. Tu jest zakręt, ograniczenie na drodze rowerowej. Linia ciągła na zakręcie. No to jest naprawdę bardzo rzetelnie zbudowana droga rowerowa. Nawierzchnia lepsza jak u nas na niektórych drogach wojewódzkich.
No tu też super to wygląda. Znaki jak na autostradzie na tej ścieżce rowerowej. Witam ponownie, jest 5 lipca 2020, niedziela, jest to mój siódmy dzień urlopu i aktualnie jestem w Zakopanem na ulicy Kropówki. Wczoraj przyjechałem z Krynicy do Zakopanego, tak po 10 w nocy, no i teraz już będę wracał do domu, no i jadę sobie teraz na ulicy Kropówki w Zakopanem. Godzina jest tak mniej więcej około 9 rano. I będę kierował się już w stronę domu, aktualnie do Nowego Targu. Później będzie Stary Sącz. Nowy Sącz, no i już później jest blisko do domu.
jadę sobie przez Zakopane. Już jakąś główną ulicą. Pogoda póki co super, niebo bezchmurne. Oby tak dalej. Dalej sobie jadę przez Zakopane. Niedługo już będę wyjeżdżał z tego miasta.
Zobaczymy sobie oczywiście. Targu 21 km i później na nowy sąd. No okej, dobra. I jadę sobie dalej w kierunku Nowego Sącza. Jestem teraz gdzieś między Czorszczynem a Nowym Sączem. Tutaj jest droga wojewódzka numer 969. Do Nowego Sącza chyba tak jeszcze, nie wiem, tak na oko z 50 km. Teraz fajnie w dół. Przed chwilą się musiałem namordować pod górę. No to teraz jest taki odpoczynek. Fajnie wiatr chodzi, bo jest upał, chyba 40 stopni. No i jest południe mniej więcej. Aktualnie jest 6 lipca 2020, poniedziałek. No jest to ostatni dzień wycieczki, ostatni dzień urlopu. Już jestem w drodze bezpośrednio do domu, do Dęblina.
tutaj jestem już w miejscowości Sienna przed miejscowością Grudek nad Dunajcem. No wyjechałem niedawno z Nowego Sącza. Tak będzie coś przed 7 rano teraz aktualnie. Ogólnie no nadal pogoda dopisuje świetnie. Tylko tam jakieś na horyzoncie niewielkie, niegroźne chmurki. No to dzisiaj na pewno już raczej nie będę jechał w deszczu, bo tak za 5 godzin będę w domu. To aż tak myślę, pogoda się nie załamie nagle. No i ogólnie rzecz biorąc, urlop udał mi się bardzo dobrze. Byłem i w Bieszczadach, i w Przemyślu, i w Zakopanem. Pierwszego dnia urlopu dojechałem do Bieszczad, 200 km. Na Słowacji też byłem.